Trening. Dzień dobry, słuchajcie, mamy trening z Mandziem, witam serdecznie, zapraszam do... Mam pytanie, Szachuś, jeżeli tak. sobie zrobię w tytule trening z mistrzem Szachusiem, czy szachiści mogą się oburzyć, bo ja nie wiem, jaki ty masz Idealnie tytuł. trafiłeś, idealnie trafiłeś. Mam mistrza krajowego, to jest taki, taka kategoria szachowa, więc to dobrze, dobrze brzmi. Jest No prawdą. Właśnie o to mi chodzi, czy mogę tak ciebie nazwać sobie w tytule, jak mogę, to super. Tak, no arcymistrzem nie jestem i pewnie nie będę, chociaż Jeszcze? arcymistrz to jest najwyższy tytuł, ale mistrz jak najbardziej. No za rok dopiero. Albo za miesiąc. Albo jutro. No tak. No dobrze. Teraz tak. Przejdziemy troszkę do praktyki, bo jak nas czas tutaj trochę goni, to musimy troszkę o tych debiutach jeszcze. No najważniejsze jest to, że Szewczyka poznałeś i jak się przed nim bronić. Dokładnie. I tak sobie teraz pomyślałem. Aha, muszę cię zaprosić jeszcze tutaj Na chwilę. live'a wchodzimy, tak jak wczoraj, czyż nie? Tak. Przepraszam, zapomniałem, że ja tutaj mam voice activation. Jeszcze cię nie ma na czeską chyba. Jestem. Jestem już normalnie. Jesteś, już cię muszę zaprosić do tablicy interaktywnej. Chwila. No zaraz, nie mogę cię znaleźć. A bez tego nie ruszymy. X-Mandzio było. Chwila, odświeżymy. Okej, jeszcze cały chwilę. czas nie ma? Szukam. Może Ctrl F5 zrobię? Bo na live szachy ponownie? Tak, live szachy, dokładnie. To może ja cię spróbuję zaprosić chociaż. O, jesteś już, już cię chyba o. widzę. Chwilunia. O, jest, ok. No dobra. Więc teraz tak, plan na białe mam taki i na czarne głównie, żebyś zrobił sobie szachowy domek. Jest to coś takiego jak, już tylko chwilę tutaj odpalę, ustaw pozycję, o, tylko dozwolone ruchy, dobra. Szachowy domek to jest coś takiego, że ustawiamy sobie skoczka na F3, pionka wysuwamy, aha, ja muszę coś zrobić czarnymi, no dobra, zrobię to samo. Skoczek powiedzmy F6, tu sobie wychodzisz pionem, żeby gońcem stanąć na G2, czarnymi zrobimy to samo, goniec na G2, goniec G7 i sobie robisz roszadę. I tutaj jesteś no, królem bardzo bezpiecznym przede wszystkim. Taką bym taktykę przyjął na ten turniej. Bo generalnie jakbyśmy się spokojnie powiedzmy uczyli, tak, żebyś sobie poziom podnosił, no to byśmy robili coś innego. Ale wydaje mi się, że jak zrobisz roszadę, tu się zablokujesz tymi trzema pionami, ustawisz sobie gońca, skoczka, to może być dobrze. Znaczy, tak przypuszczam oczywiście. No i możemy tak próbować zrobić, bo plusy na przykład są takie, że jak sobie zagrasz skoczkiem... ty przestawiasz? Nie. A, przepraszam, nie wiedziałem, że to również to przestawiam. Myślałem, że to jest na zasadzie, że mogę sobie zobaczyć ruchy po prostu poprzednie, tak jak normalnie. Nie wiedziałem, że to przestawię. No bo generalnie tak, jak sobie skoczkiem zagrywasz, to tutaj nie można już pionkiem zagrać do centrum. A generalnie gra w szachy może polega tak. Pokażę tylko ze strony białych. Staramy się sobie grać tutaj pionkami środkowymi. Takie jest główne założenie, bo gra w szachy polega dobra gra w szachy polega głównie na grze w centrum. Zajmujemy tutaj bardzo ważne pola. Potem staramy się wyprowadzać skoczki, żeby te skoczki tutaj wspomagały te piony przede wszystkim i atakowały jakieś tam pola w centrum. To myślę, że jest dosyć istotne. No potem staramy się wyprowadzać gońce, bo przypomnę, że gońce, skoczki to są lekkie figury, które powinniśmy wyprowadzać na początku gry, a później staramy się robić roszadę, chować króla i wyprowadzać figury ciężkie, czyli wieżę i hetmana. Tak? Głównie to tak mogłoby wyglądać. Sobie wyprowadzamy gońce gdzieś aktywnie, oczywiście, i robimy sobie roszadę. No, to jest internet czy ścina? Internet czy mi ścina? Nie. U mnie wszystko w porządku? Tak, na 100% okej. No może Discord pada po prostu.
Więc to byłby w ogóle idealny układ dla osoby, która zaczyna swoją przygodę z szachami, tak naprawdę. No ale przeciwnik na to na pewno nie pozwoli. To nie jest takie proste. Dlatego bym spróbował mimo wszystko zagrać skoczek na F3. I powiedzmy, teoretycznie jak mogą grać zawodnicy? No mogą grać pionkiem na D5. To się najczęściej spotyka. Tutaj czarne będą chciały wyprowadzać figury, ale ty sobie grasz spokojnie G3, nie przejmujesz się tym. Można też odpowiedzieć oczywiście tym samym pionkiem. I to też jest dobra odpowiedź. To będzie tak zwany gambit hetmański, no popularny gambit królowej, który teraz jest na czasie, tak? I sobie tutaj skoczkiem można zagrać na F6 na przykład i sobie zrobić domek. No i powiedzmy, czarne mogą grać w taki sposób, bo tak widzę, jak początkujący gracze grają. Grają sobie w ten sposób. A na przykład, jakby tutaj czarne atakowały pionkiem na C5, to pytanie jest takie, bo twoim planem jest zagranie gońcem i zrobienie roszady. Ale jest atak na pionka i teraz, czy wybiłbyś pionka na C5, to jest pierwsza sprawa, czy byś go podparł na przykład pionkiem, żeby utrzymać silne centrum, czy olałbyś tą sprawę i zagrał gońcem na G2 i zrobił roszadę, żeby chować króla? Wiesz co, wydaje mi się, że w tym przypadku olałbym tego pionka z takiego powodu, że czarny będzie miał zestakowane pionki na sobie, to nie jest najlepsza pozycja. Jeżeli bym zaatakował, to ten pionek byłby za daleko, a jakbym próbował go bronić, to wtedy ja opóźniam swój rozwój niepotrzebnie. Czyli tak byś... Czyli byś... Olał i bym po prostu gońcem zagrał, żeby zaczął go stawiać. Mhm. No to jest jedna z lepszych opcji, którą właśnie wybrałeś. Na pewno tutaj nie polecam wybijać pionka, bo stracisz sobie strukturę. Ale jakbyś zagrał na przykład pionkiem, to też nie byłoby złe, powiedzmy, dla osoby no, początkującej, tak? Bo generalnie tutaj można lepsze ruchy zagrać, ale no wybacz, tak? No chodzi o strategię turniejową, żeby coś tam zrozumieć i szybciej grać po prostu, przynajmniej na początku gry. Ale okej, zagranie gońcem byłoby jak najbardziej prawidłowe, a po biciu pionka na D4, bo tak raczej się może wydarzyć. No to czy robimy roszadę, czy na przykład tutaj odbijasz skoczkiem, czy odbijasz hetmanem, takie twoje popularne zagranie? Nauczyłeś mnie, żeby tego hetmana starać się trzymać w bazie tak długo, że tak to nazwę, tak długo jak to jest możliwe, bo początkujący szybko go może stracić. Cały czas nie widzę sensu, żeby po prostu wybijać z takiego powodu, że jeżeli pionek ten ruszy się jakkolwiek głębiej, to on zostanie zbity automatycznie przez innego pionka. Tak. On jest troszeczkę zalokowany w tej pozycji, on nie może nic zrobić. Tak, no to prawda, ale pionek nie poruszy się do przodu, on tu straci tempo, bo ten pionek i tak jest praktycznie stracony. A raczej czarne będą próbowały tego pionka bronić, na przykład grając skoczkiem, czyli wyprowadzają sobie figurę, ten skoczek już będzie bronił pionka, powiedzmy potem jest próba zagrania pionka na E5. I jak pozwolisz przeciwnikowi ustawić sobie w ten sposób tutaj armię, to możesz mieć problemy ogromne. Więc polecam, jeżeli masz do wyboru zbicie pionka, odbicie pionka, zbicie pionka za darmo, to możesz to po prostu zastosować od razu. Możesz mi później wrócić? Tak, bo jeżeli zbijesz i cię przepędzą, to możesz sobie wrócić na tą stronę z powrotem. A jak cię dalej będą przepędzać, to tak wiesz, zachęcasz trochę przeciwnika do tego, żeby tymi pionami się bardziej wysuwał i to nie jest chyba najlepszy sposób. I spokojnie sobie grasz z powrotem, nie? Skoczek sobie potańczył. No to jest może troszkę trudniejsze, ale ważne, żeby nie bić tego pionka, co już, że tak powiem, wiesz. To dobrze. No ale zagrajmy sobie, powiedzmy, tutaj, żeby temp nie stracić. Tak, dobra. Skoczek na C6, bo generalnie tak zawodnicy grają. No i sobie wyprowadzasz gońca na G2 elegancko. Powiedzmy, jak czarne będą grały... gońcem na F5 to jest dobry ruch, a na przykład powiedz mi, dlaczego taki ruch byłby troszeczkę gorszy dla czarnych. To też trzeba mieć świadomość, a to chyba jest łatwe. Blokujesz gońca, nie dokładnie, możesz dokładnie, wychodzi sobie goniec, a powiedzmy zagram gońcem tu. I pytanie, zobacz, goniec ci zaatakował skoczka. I teraz tak, czy skoczkiem uciekasz gdzieś tam aktywnie, na przykład do centrum? Pionek broni, wszystko działa. Wydaje mi się, że większość graczy nie weźmie mojego skoczka w takiej sytuacji, ponieważ no, większość graczy woli grać z gońcem i wydaje mi się, że turniejowo również tak będzie. Dobrze kombinujesz. Ja nawet jeżeli wtedy stracę tego konia, to ja sobie wyprowadzam dalej gońca i od razu prowadzę dalszy ewentualny atak. Tak. W ogóle wymiana gońca za skoczka w debiucie
tak po prostu, no to nie jest dobry pomysł dla tej strony, która traci gońca za skoczka. Także super, można sobie to też, mówiąc brzydko, olać i zrobić zwyczajnie roszadę i mieć problem z głowy. No jak tu zbijają, to no właśnie, oto jeszcze jedna kwestia, bo to też się pojawia w różnych sytuacjach, czy odbijamy pionkiem, czy gońcem. Gońcem mi się wydaje. Dobrze, można sobie odbić gońcem, żeby nie psuć sobie pionków, żeby nie mieć tych dublaków. Teoretycznie w tym wypadku te pionki też nie są najgorsze, ale warto zapamiętać, żeby zbić gońcem, nie psuć pionów. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Ja tutaj to cofnę. Tutaj był skoczek na F3 i goniec na G4. Okej. Okay. Czarne dążą też do rozwoju. Grają sobie pionkiem na E6. Jaki kolejny ruch, tak? Tak, na przykład jakbyś kombinował, bo musimy tak praktycznie troszeczkę. Wydaje mi się, żebym zaczął wyprowadzać albo konia, albo gońca. Jeżeli bym wyprowadził, zastanawiam się, bo ja bym wyprowadził tutaj gońca, zastanawiam się, czy mógłbym dostać za to jakąkolwiek karę. Ten koń mi nie zrobi żadnej kary, ten koń mi nie zrobi żadnej kary. Nic nie może mnie tak naprawdę za to ukarać, ale jeżeli bym wyprowadził na przykład o tak, to również za to nie mogę być za bardzo ukarany. O, w ogóle podmieniłem teraz, widzę, że zauważyłem. Ja to może Jak już ustanowiłem, przestawię. jak to zrobiłem. Wydaje mi się, żebym wyprowadził konia, bo ja zauważyłem, że mam taki problem, że jeżeli nie wyprowadzę tych koni wcześniej, to ja potrafię trzymać konia u siebie praktycznie do końca gry, jeżeli drugiego konia od razu nie wyprowadzę. Z gońcem to nigdy nie jest problem, bo gońca prędzej czy później zawsze wyprowadzam, ale czasem koń siedzi i po prostu jest nieużywany, zatem raczej bym wyprowadził konia. Super i bardzo dobra decyzja. To jak będziesz miał to w głowie, to bardzo dobrze, bo skoczki powinny wyjść jak najszybciej, gdyż gońce, zobacz, goniec z C1 niewyprowadzony, on już działa, nie? Gońce mają szeroki zasięg, więc z gońcami nie musimy się śpieszyć, ale taki myk ci też fajny pokażę, bo wyprowadzając skoczka tak samo jak przeciwnik, to nie jest najlepszy ruch w danym momencie, dlatego że blokujesz tego pionka. A jak się trochę poblokujesz, będzie ci ciężej damą na przykład wyjść na bok, powiedzmy, tak? Bym tutaj zastosował na przykład takie posunięcie, bardzo sprytne. Blokujesz gońca na chwilę, ale dzięki temu bronisz tutaj skoczka na przykład. I masz możliwość potem zagraniem pionkiem do przodu, żeby atakować. Prawda? To jest taki bardzo ciekawy ruch. Nie trzeba od razu iść skoczkiem tam, chociaż to też będzie dobre posunięcie, nie mówię, że złe. Ważna właśnie tutaj lekcja Okej. jest taka, żeby tymi skoczkami wychodzić. No i powiedzmy, pokażę Ci jeszcze sposób, na przykład tutaj goniec sobie wyjdzie, no stój. Goniec powiedzmy wyjdzie sobie na E7, no bo czarne chcą zrobić roszadę, a też zdarza się u początkujących, że na przykład wychodzą gońcem i tam starają się jakoś atakować te figury, bo sądzą, że to jest dobry sposób. No i teraz pytanie, czy no właśnie, to już wiesz, że skoczkami uciekać nie trzeba, ale można zagrać normalne, takie fajne posunięcie w tym wypadku, bo tutaj goniec za blisko jest tych pionów. Jeżeli bym chciał wygonić tego gońca, to bym zrobił po prostu pionkiem o tak, Bardzo dobrze. ponieważ on nie może go zbić. Jak on ucieknie tutaj, to mogę go albo złapać, bo często też widzę. Nie uciekłby tutaj, bo mam pionka wystawionego. Akurat tego by nie zrobił. Zatem to akurat nie jest ten przypadek, ale zazwyczaj jest tak, że na samym początku ktoś ucieka gońcem i się w ten sposób go ściga. Ale by się nim mocniej cofnął albo gdziekolwiek by nim poszedł, to wtedy mogę pionka po prostu pchnąć do przodu. Tak. Przede wszystkim grając gońcem, goniec stracił tempo. Tak, bo dał ci do przodu wyjść pionkiem, ty pionkiem już jesteś, powiedzmy, trochę wyżej, a to jest zawsze lepiej. Okej. No to powiedzmy, czarne grają sobie, nie wiem, aktywnie do środka. No i teraz pytanie, co zrobić z tym gońcem? Jak go wyprowadzać? No Jedyny bo. sposób tak naprawdę, jak mogę go wyprowadzić, to jeżeli ruszę pionka na B. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale na B3 czy na Na B4? B3, żeby się przygotować pod podwójną ochronę B4, przepraszam, C4, bo chcemy grać o tutaj w środku bardziej i na tym Tak, powinniśmy się tak. skupić, na ochronie środka, aniżeli na ochronie boków. Świetnie. No B4 podstawia pionki, tak? Bo jak za szybko wyjdziesz, to no tutaj skoczek, goniec, prawda? Może zbić. Bardzo dobrze, Tak. B3. Świetnie. I tym sposobem, na przykład po roszadzie, fajnie sobie wyprowadzić gońca na B2. To jest tak zwane fianchetto. Tak, fianchetto ja to mówię, ale mówi się chyba fianchetto. Podwójne. Tak. Ja to też nazywam podwójnym biustonoszem. No to taka nazwa wymyślona. No ale to jest dosyć kąśliwe zagranie, dlatego że te gońce. No tak.
Tak, gdzieś usłyszałem, ktoś tam wymyślił. Tak, ktoś tam wymyślił. Tak, na pewno nie ja. Te gońce tutaj, no wiesz, fajnie też po skosach właśnie generalnie grają, nie? Mimo, że pozycja jest w miarę zamknięta, ale tak jak już mówiłeś, masz fajny plan zagrania pionkiem na c4 i zaatakowaniem tego centrum. I to jest właśnie fajne, że ten skoczek, zobacz, jakby stał na c3, to by cię blokował. A tak spełnia bardzo fajne często role. Miałem takie, często miałem taki problem, a nigdy nie brałem konia nad hetmana z takiego powodu, że właśnie bałem się zablokowania końca i hetmana, że będę ich potrzebować, a w sumie więcej problem było z koniem, jak teraz się zaczynam na tym zastanawiać. I zobacz, jakbyś na przykład uzyskał podobną sytuację, czyli tutaj byś zrobił sobie podwójny ten domek, zrobił roszadę, skoczki sobie wyprowadził w ten sposób, taki schemat w głowie sobie zapamiętać. Nie musi to być idealnie identycznie, ale jak coś takiego, to myślę, że przeciwnicy będą mieli problem, żeby cię szybko atakować, powiedzmy, tak? A ty sobie spokojnie będziesz grał w centrum, bo generalnie staramy się grać w centrum pionami, wyprowadzać wieże na wolne linie, tak? No powiedzmy, tam sobie zagram jakiś pusty ruch i ty sobie już jedziesz pionkiem do przodu. Po wybiciu już masz opcję albo skoczkiem, albo pionkiem. Już zobacz, tutaj się linia zrobiła bardziej otwarta. Wieżą na C1 można grać potem sobie bardzo fajnie, aktywnie. Przede wszystkim szukamy aktywności dla swoich figur. Jasne, że tam będą pewnie zawirowania w partiach i przede wszystkim trzeba będzie uważać na zbicia. A jeszcze tak mi się przypomniało, bo ten turniej będzie miał format 5 minut plus 2 sekundy. Tak. Tak, czyli na czas może nie będzie tak łatwo przegrać. Fakt, trzeba będzie grać trochę szybko, ale jak przejdziemy do fazy pucharowej, no to będziesz miał 10 minut plus 0. To będzie trochę do pomyślenia generalnie, nie? To dla ciebie lepiej? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, wiesz co, powiem ci, że na chwilę obecną z moimi szachami tak jest, że potrafię raz wyjechać z dokładnością ruchów 80-90, po czym zagrać 20. Zatem cały czas jest to kwestia, że no stop muszę robić więcej praktyki, ale zacząłem więcej robić zadań, ćwiczeń i kilka tych partii rozegrać i rzeczywiście już zauważam, że jest jakakolwiek poprawa z planowaniem tej gry. Nie robię, nie daje się łapać aż na aż tak głupie zagrywki jak wcześniej. No to cieszy mnie to. Dobra, zaraz sobie to przepraktykujemy. Generalnie to tak mniej więcej mogłoby wyglądać. I ja proponuję teraz, żebyśmy sobie tutaj na tej tablicy zagrali wspólnie partię. Ty będziesz białymi. Możesz sobie zrobić taki myk, że sobie przewrócisz... A, bo ty masz białe na dole, tak? Okej. Okay. Tak. Wiem. Mogę sobie po prawej przewracać, wiem. Tak, ja w takim razie tutaj już ustawię pozycję, chwila. Oj, tutaj... Pozycja początkowa. O, red. Chwila. No bez figur nie będziemy grali. O, jest. Okej. Okay. Dobra. Ruchy dozwolone. Ja sobie przewracam tutaj na czarne. Okej. Okay. Dobra. Nie musisz też się śpieszyć oczywiście. Możesz też na głos mówić, co planujesz, tak? Ja będę potakiwał albo nie. Podpowiadał troszeczkę. Ja bardziej mam kwestię tego, że chciałbym się troszeczkę też wyuczyć jednocześnie, zyskiwać tempo na takich rzeczach, gdzie nie muszę się zastanowić, bo nie, jeżeli wiesz, będę robił niektóre rzeczy automatycznie, to wtedy dzięki temu będę miał czas na ruchy w momencie, kiedy będę musiał się rzeczywiście zastanowić. No tak, gdy będzie gra środkowa, będzie więcej komplikacji. Okej. Okay. Dobra, bo teraz patrzę zaraz, jaką konsekwencję dostanę za to, jeżeli sobie zrobię tutaj roszadę, to będziesz chciał się Słuchaj, jak być może? Powiem tak, nie, absolutnie, ja tymi pionkami aż tak bardzo nie chcę iść do góry, to nie jest dobry sposób, bo wtedy bardzo łatwo ci jest je atakować. Tak. Tak, podważać. Ten schemat, ale jak sobie... Ale przygnieżdżasz mnie też jednocześnie. Tak, ten schemat, jak będziesz sobie grał, skoczek tu, to co grałeś do tej pory jest świetnie, jak zrobisz teraz roszadę, to jest wszystko w porządku, to nie jest nic złego, więc automatycznie robisz sobie do roszady, a potem już troszeczkę się zastanawiamy. No ja powiedzmy, wyprowadzę sobie w ten sposób skoczki. Okej, w takim razie ja sobie biorę pionka do przodu, tylko jak mocno do przodu, mogę go nawet, nie mogę go aż tak, bo wtedy tracę, nie tracę wtedy, ale wtedy musiał hetmana ewentualnie wyprowadzić, niekoniecznie chcę to robić. Zatem mogę tak zagrać bezpieczniej. Bardzo ładnie. Tutaj w ogóle taka troszeczkę powstała partia angielska. Taka spokojna, powiedzmy. No dobra, no zagrajmy tak. Wyprowadzamy figury. Kompletnie nie reagujesz. Okej, okay. Bardzo ładne posunięcie. Pięknie.
I teraz ten skoczek z... A, bo tym schematem lecisz cały czas. Okej, okay, to też tak, jest, tak, tak. Też jest dobrze. Tego schematu chcę zobaczyć jego błędy. Chcę zobaczyć, gdzie ten schemat tak naprawdę sprawi, że będę na przegranej pozycji, załóżmy. Nie, ale tutaj dobrze, dobrze. To ważne, żebyś w ten sposób grał. Bardzo dobrze. Gryziesz centrum, świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra, ja dla nauki tego pionka zbiję, co nie jest najlepszym wyborem dla czarnych, ale przypuszczam, że właśnie tutaj streamerzy będą wybijać, bo jak widzę ubicie, no to to się narzuca. I teraz pytanie. Nie, no, przecież tu mamy mistrza po stronie białych, no. Do środka, ponieważ no pięknie. Żeby to do centrum cały czas trzymać. Do centrum, elegancko. Jeszcze się linia B otworzyła, to jest też fajna linia. Bardzo dobrze. A to ja muszę tu uważać, żeby nie dać plany za chwilę. Teraz się zaczynają schody. Schody się zaczynają. Nie, no, na razie to wiesz, to było powtórzyć ruchy każdy umie, teraz będzie trzeba zacząć myśleć. No, dobra. Grajmy zatem. Jak tutaj wszystkie figury lekkie wyprowadzone, to się zastanawiamy teraz, gdzie ciężkie postawić. Może coś w centrum zagrać, może, no nie wiem. Generalnie ciężkimi figurami bym się zajął. Albo szukaniem przestrzeni, czyli... Dobra, na razie nic nie powiem, może spróbujesz coś samemu wymyśleć. Właśnie mam kilka pomysłów, co mogę zrobić, zatem... To strzałkami może, albo mów. Dobra, no to mam pomysł tak. No to mój pierwszy pomysł jest, żeby wyprowadzić tutaj wieżę i już tutaj zapewnić dodatkowe wsparcie dla czwórki. Ewentualnie, żeby wyprowadzić tutaj hetmana i przy okazji zagnieździć tego konia w jednym miejscu, bo chociaż nie są do końca zagnieżdżone oczywiście, Skoczkowi ale... nie grozisz, absolutnie, ale wyprowadzasz hetmana, okej. Okay. Bardziej chodzi mi o to, że tutaj całą tą linię wtedy pokrywam i też dodatkowe zabezpieczenie tutaj robię jednocześnie. No to takie trochę chuchanie na zimne, ale myślę, że... Ale wieżą bym tutaj zagrał. No właśnie, hetmanem byłby lepsze. Zobacz, wieżą zagrałeś sobie na pionka swojego, a wieżę staramy się wyprowadzać na wolne linie, więc wieża B1 zdecydowanie okay. Lepiej, tak? Znaczy, nie jest jeszcze wolna, bo jest goniec przed nią, ale ten goniec zawsze ma opcję wybicia lub poruszenia się na przykład i już wieża jest bardziej aktywna, tak? To myślę, że wieża B1 byłoby takie optymalne zagranie. Szukasz wolnych linii dla wieżyczek. Okej. Okay. No dobra. Powiedzmy, no też szukam wolnej linii dla wieży, tak? Gdzieś w ten sposób. Ale zauważyłeś, że tutaj nie ma wariactwa na szachownicy, że tutaj nic nie wisi jeszcze. Mhm. I do tego dążymy troszeczkę, żeby tę grę uspokoić. Zastanawiam się, czy mogę na przykład sobie wyprowadzić tutaj pionka. Teoretycznie możesz, ale w tym wypadku osłabiłeś tutaj, zobacz, D3 mogę zbić, bo pionek bronił, prawda? A to prawda. Nie zwróciłem na to uwagi. I teraz byś sobie zbił i zabierasz sobie to całkowicie za darmo. Tak, ta struktura w ogóle pionków jest... To jest w ogóle bezsensowny ruch wtedy po tym, jak ty wystawiłeś tak wieżę, okej. Okay. Tak, w ogóle, ale to jest świetna struktura pionków. Ja bym pionków nie ruszał, tylko starał się coś figurami kombinować już teraz. Ja sobie zdaję sprawę, że na przykład dla początkującego szachisty może być troszkę to problemem, żeby przestawiać figury, manewrować, bo to jest trudne, ale skupiasz się... Mam pytanie, a zapewnienie ewentualnej, czy ja bym ruszył się tak, czy ja wtedy zapewniam ucieczkę ewentualną królowi, czy ja wtedy go osłabiam, ponieważ jest łatwiej się do niego dostać? Nieco osłabiasz. Z jednej strony jest linia, ale z drugiej strony no tutaj król, że tak powiem, może być mocniej przygnieździony teraz. Z jednej strony osłabiasz, z drugiej strony lufcik tak zwany jest ci niepotrzebny w tym momencie, ale zamiast ruchu H4, jak już chciałbyś tutaj coś aktywnie powiedzieć... Nie, to bardziej teoretycznie, to nie jest jako, że to jest ruch optymalny, że teraz tylko po prostu z ciekawości się zapytałem, czy ten ruch w ogóle miałby sens i mówisz, że w tym momencie teraz. No to wszystko zależy od sytuacji generalnie. Okay. Taki ruch H4 jest dobrym posunięciem, gdy jeszcze na przykład masz wieżę na H1, wyobraźmy sobie. Mhm. A przeciwnik miałby właśnie ten domek zrobiony, bo jak jest na przykład tutaj pionek, wyobraźmy sobie, byłby tutaj pionek na G6, albo jakaś figura, czyli na przykład skoczek, to taki ruch H4 jest fantastycznym ruchem, bo się potem gra H5 i się tak bardzo gryzie przeciwnika okay. Na skrzydle. To wtedy tak. Ale z tych ruchów tutaj to od A tak? Po prostu, żeby wygonić stąd gońca? Czyli H3? Nie mogę przesunąć tu. Mhm. Tak? Bardzo dobre posunięcie, oczywiście. No teraz tak, przypuszczam, że niektórzy mogą zbić, przypuszczam, że odejście będzie lepsze, no powiedzmy tak.
I to jest taka prowokacja do tego, żebyś dalej mnie gonił, nie? Tak, tak, ale to koń sobie łapie od razu. No, ja tutaj to, mogę... To znaczy, no nie złapię sobie koń, bo stracisz wtedy konia, no ale no, nie jest to najlepsze dla mnie, żeby ruszyć się tam pionkiem. Bardzo dobrze, nie musisz od razu się na niego rzucać tędy, tak. Przy królu, generalnie tak jeszcze jesteś bezpieczny. Próbujemy zająć wolną, no, próbujemy grać po wolnej linii, czyli no tutaj odsłaniamy na przykład gońca delikatnie, tak, powiedzmy wyprowadzić go sobie lekko na C3, bo na przykład jakbyś zagrał tutaj, miałoby to sens? Raczej nie za bardzo. Nie, bo goniec byłby bardziej taki no zamknięty, a grając na przykład na C3, nie dość, że otworzyłeś sobie wieżę, fajnie tu sobie nadal zerkasz w centrum i myślę, że to wystarczy, żeby to mniej więcej kojarzyć. Okej, okay, no powiedzmy... Kolejna wieża. No i to groźnie wygląda. To można tutaj się pogubić czarnymi. Okej. Okay. Już się pojawiają tutaj takie fajne zależności. Goniec, hetman, wspólny punkt mają na C6. Tylko, że jeszcze skoczek za F3 oczywiście przesłania, ale już się pojawiały jakieś opcje, to jest ważne. Nie wiem, czy dostrzegasz taką możliwość z daleka. Dostrzegam, tylko zastanawiam się, gdzie powinienem teraz skoczka ruszyć, ponieważ na... ponieważ jeżeli go ruszę teraz na E5, no to ty po prostu mi go skoczkiem zabierzesz. A jeżeli pójdę na G5, to się zastanawiam, czy to nie jest zbyt daleko od centrum, bo on wtedy atakuje tak naprawdę tylko dwa pionki. Ale z drugiej strony atakuje za darmo. Dobra. Tutaj mam takie wtrącenie na E2, tylko to mi się nie opłaca. W ogóle dwie figury za wieżę, to wiesz, kto ma przewagę. Tracisz wieżę, zyskujesz dwie figury. Kto ma przewagę? Wydaje mi się, że... Czekaj, że tracę... Jeszcze raz mi to powiem. Na przykład sposób. Tracisz wieżę, a zyskujesz dwie figury. Wydaje mi się, że stracenie wieży nadal jest bardziej bolesne. No myślę, nie. No nie, źle myślisz. Dwie okay, figury... Bo wydawało mi się, że to zbyt oczywiste jest pytanie, wiesz. Tracisz dwie figury, czyli 6 punktów, a tracisz jedną wieżę wartą 5 punktów. Byłem przekonany, że to jest pytanie podchwytliwe. Nie, nie, to wszystko oczywiście zależy od sytuacji, ale generalnie dwie figury są lepsze od wieży troszeczkę. No tu punkty akurat nie kłamią. Szczególnie w debiucie, w początkowej fazie gry, dwie figury są lepsze, więc tutaj się nie opłaca czarnym zbijać, bo od razu zbijasz tutaj, tak, i nawet jak stracisz wieżę, to jesteś lepszy. Okej, okay, no dobra, tutaj mi atakujesz. Okej, okay, czyli ty teraz bierzesz mi tutaj, ewentualnie możesz jeszcze pójść tu i tu, i tu, i tu. No nie, no poczekaj, spokojnie. Zaznaczam sobie wszędzie, gdzie aha, będę okay. Dopiero w tej... Nie, ja na odwrót, właśnie ja sobie zaznaczam tak, jak w ogóle ta figura idzie, a dopiero okay. Teraz sobie patrzę, gdzie pójdziesz, co tak naprawdę możesz z tego zyskać. Okej. Okay. Tutaj na pewno nie możesz pójść, tutaj na pewno nie możesz pójść, tak samo jak tutaj nie możesz pójść. Tutaj będziesz mógł pójść, tutaj też, tutaj możesz pójść, tutaj mi się nie podoba, ja byś tutaj poszedł. Zwykle, gdy jakaś figura przeciwnika znajduje się w centrum wysoko, no to myślę, że jeżeli masz możliwość usprzątnięcia, to warto. Nawet jeżeli to byłoby kosztem gońca? Tak, nawet. Nie byłoby lepiej, żebym tutaj, bo jak się ruszysz tutaj, to wtedy bierzesz mi, w sensie wtedy mi szachujesz króla. Nie? Tak. I goniec broni na E2. A i goniec i tak to broni, zatem nie jestem w stanie nic na to zrobić. Dlatego wieża tu jest słabym ruchem. Zużyteczny ruch, czyli jedyny słuszny ruch w tym momencie to jest zabranie ci konia, gońcem? Bardzo dobrze, tak. No, odbijam. Okej. Okay. No i teraz spróbujesz dostrzec, co ci grozi w tym momencie, tak? Tak mi jeszcze przyszło do głowy jeden schemat, żeby spróbować zagrać. Zaraz ci pokażę, ale to jak to początku zaczniemy. Tak szukam dobrej strategii dla ciebie, żebyś fajnie się czuł.
Szczególnie w grze białymi. No to tutaj jednak tego pionka koszę, nie? No cały czas to jest odsłonięte, no ale... Zastanawiam się, co ja mogę zrobić tak naprawdę na ten ruch, oprócz tego, że podstawię sobie tutaj wieżę. No w sumie jak teraz nie ma konia, czy teraz podstawienie... No tak, bronisz. ...mi nie grozi. Dokładnie, bronisz. Bardzo dobrze. Niepotrzebnie myślę na zasadzie, że jakiś ruch był zły w poprzedniej rundzie, ale coś się zmieniło, to ja nadal myślę, że ten ruch jest zły. Muszę pozbyć się tego myślenia jak najszybciej. Dobra. Manewrujemy. No dobra, wygląda to dobrze, bo atakujesz figurkę, ale nie wiem, czy dostrzegłeś jedną bardzo ważną rzecz. Nie, nie zauważyłem tego. No, i tutaj jak ja... Ale pytanie, zobacz, to jest wymiana jeden za jeden wtedy. No nie do końca, bo jak ja zbiję na G5, ty mi zbijesz tu, to ja ci biję na końcu tam. Okej, no. Prawda? Ważniejsze właśnie w szachach chyba jest dostrzeżenie gruźb... Kolejnego ruchu przeciwnika, nie tylko tego obecnego. Tak, tak. Gruźb przeciwnika właśnie niż co my możemy zaatakować. To jest chyba ważniejsze. No dobra, jeden dobry ruch i wrócimy od początku, bo może spodobać się jeszcze inny sposób. Może będzie bardziej taki... Zaraz znajdę. Spokojnie. Gdzieś musi być. Wystarczająco dobry ruch. Na razie sobie zaznaczam, żeby sobie przemyśleć, co się stanie, jeżeli to zrobię. Aha. No masz w zasadzie dwa pola dobre do zagrania, tak? Jedno już zaznaczone. Chociaż pytanie jest takie, czy trzeba skoczkiem się poruszać? Ale wtedy króla odsłaniam. No wtedy odsłoniesz króla, ale pionek F4 bardzo odsłania króla oczywiście. Ale może nie tym pionkiem. Mhm. Tutaj to tak od razu zobacz, zbicie i hetman ci wjeżdża na G3 i masz kłopot. Tak. Poczekaj, ponieważ nie mogę cofnąć tutaj ruchu. O, udało się. A teraz zrobić o to? O, już lepiej, zdecydowanie. Bo pionek, nawet przy roszadzie, jak masz domek, to ten pionek bandowy, on może poszaleć mimo wszystko. Tutaj jak się odsłoni ta linia, goniec jest w stanie tutaj cię dobrze obronić generalnie, więc można tym pionkiem spokojnie grać. Tak, dokładnie tak. No dobra, no to też kwestia zwyczajnie praktyki. Zróbmy sobie od początku w takim razie jedną taką rzecz. Już pokazuję. Zobaczymy, czy ci się w ogóle to spodoba. Wracając do podwójnego biustonoszu, tak? Grasz sobie na przykład G3. Potem próbujesz grać goniec G2. Grasz sobie potem B3. No i goniec B2. Bo tak się zastanawiam, to nie jest najlepsze oczywiście takie zagranie. Chociaż niektórzy arcymistrzowie grają tak, żeby wybić z rytmu przeciwnika. Potem ze skoczkami jak to zrobić, tak? Próbujemy sobie grać na przykład E3, skoczek E2, D3, skoczek D2. Widziałem to ustawienie. Hakiru, bardzo kąśliwe. On jest Hikaru czy Hakiru? Przepraszam, żeby nie Hikaru na Kamura, tak. Tak, Hikaru, ja widziałem, że oni grali w czwórki raz szachy, to właśnie takie ustawienie sobie od razu zrobił. A w czwórki to chyba jakaś inna strategia jest troszeczkę, nawet nie wiem jaka dokładnie, ale no takie właśnie... No to nie mówię tutaj w miarę bez... czwórkowa, ale że to ustawienie już widziałem, o to mi chodzi. No to dobrze, to może będzie łatwiej. Nie wiem, czy ci przypada to do gustu, tak, bo przeciwnik w tym czasie może zrobić sobie potężne centrum, powiedzmy... Stój. No, dozwolone ruchy. Może sobie grać w ten sposób, na przykład D5, E5, ustawić sobie skoczki w ten sposób, wyprowadzić sobie gońce. Ale ja bym się tym nie przejmował. No to jest to idealne ustawienie. No. No to idealne ustawienie, ale zawsze możesz go skontrować tutaj. Albo pionkiem tym do góry, albo tym do góry.
No i tak, wiesz, no właśnie tak szukam takiej recepty dla ciebie, żeby ci się dobrze, pewnie grało na początku i żebyś wiedział, jak dalej próbować gryźć, tak? Czyli w centrum na przykład. Nie wiem, czy ci to odpowiada. Tak na... Jest to domek pierwszy mi się bardziej podobał. Wydawało mi się, że by tym było więcej kontroli, a tutaj mi się wydaje, że troszeczkę staram się trzymać linię obrony na całej szerokości tej planszy, zamiast się skupić tylko na jednej stronie. No dobra. Okej, to zróbmy sobie jeszcze raz w takim razie tymi białymi i postaram się jak najmniej mówić. Chyba, że będziesz chciał, żeby coś podpowiedzieć. Dobra. Okay. Postarajmy się nie mówić, a ja się postaram nie zawieść. Postaram się nadążyć tutaj z myśleniem w ten sposób. Dobra. No muszę coś powiedzieć, no przepraszam. To dostaniesz już E4 i problem ze skoczkiem może być. No właśnie. Kurde, no właśnie, zauważyłem, że tego konia wyprowadził się, tak nie no, wyprowadził konia, pójdę tutaj, pewnie się ruszę się tym pionkiem do przodu, pójdę tam, konie mi się nic nie stanie. Polecam ci zmienić kolejność posunięć, bo roszadę zdążysz zrobić. Więc po takim ruchu, gdzie widzisz, tak, że pionki są groźne... Trzeba o konie zadbać. No właśnie. Już ten ruch dzisiaj zagrywałeś, to dobre posunięcie. Świetnie. Bardzo dobrze. Ja może pokażę, bo oczywiście taki ruch się narzuca, ale ten ruch jest zupełnie błędny. Tak. Bo tu od razu czeszę szpiona. Nie, ja patrzę, czy ty miałbyś jakikolwiek sens zrobienia takiego ruchu. No jak czeszesz, no to teraz wtrąconko, cyk, bijemy. No jeżeli zbije król, to jest pozamiatane już, bo grasz skoczkiem i zauważ, tu atakujesz i tu grozisz widełkami. Znasz takie pojęcie w szachach? Wiem, tak. Widełki, znam. Tak. I tutaj jak ci się uda wieżę zbić, to będzie super. A jeżeli w tym wypadku, jak wymienisz znowu hetmany, tak oczywiście, no to tutaj skoczek, wiesz, idzie do tyłu, traci tempo, no i to jesteś po prostu lepszy, tak? Znowu możesz w ten sam sposób zagrać, albo nawet możesz zagrać sobie do centrum elegancko. I tu pełen prześwit, figury sobie wchodzą jak w masło, bez problemu. Dobra. Więc te D3 jest bardzo dobrym posunięciem, to warto wiedzieć, przepraszam. Tak, no dlatego ja też nie śpieszę się z tym ruchem i próbuję wyprowadzać figury. Jeszcze teraz bym się wtrącił na chwilkę. Tak? Tutaj, jeżeli masz już zrobioną roszadę, to jest podstawa, fundament. Jak masz możliwość rozepchania się troszeczkę na skrzydle hetmańskim, czyli na tym skrzydle, tak, od hetmana w tą stronę, czyli gdzieś tutaj. Tak. Mówię tutaj głównie o pionkach, żeby zagrywać pionkami. No to jak masz możliwość jechania pionami na przeciwnika, to korzystaj z tego i nawet bez myślenia większego. A tutaj już możesz zagrać. No dokładnie, bo z tempem atakujesz figurę. Dokładnie. I to jest bardzo ważny moment. Tutaj się przeciwnicy będą według mnie wtedy troszeczkę gubili. I teraz powstaje takie bardzo fajne zagranie, bo teraz tak. Czy pchać dalej?
No właśnie, a już chciałem tutaj trochę cię naprowadzić, bo zobacz, skoczek tutaj Nie, atakuje. no. Czy to było zbyt proste? Jeszcze raz, przepraszam. Czyli to było zbyt proste, bo wiesz o co chodzi. No ja gram, no muszę uciec, tak? No ja bym automatycznie zagrał pchanie. To w sensie to nawet bez większej, że tak to powiem, logiki i przemyślunku, w Aha. momencie, kiedy mogę zmusić tutaj przeciwnika do tego, żeby koniem się wycofał, to zawsze to robię. Okej. Okay. Jeszcze ci pokażę bardzo fajną opcję, jak pionki mogą na skrzydle współpracować, bo na przykład jakbyś zagrał sobie na A4, zobacz, one złączone blisko siebie są groźniejsze, bo na przykład grozi ruch A5. I goniec jest złapany wtedy. Prawda? A B5 zdążyłbyś zagrać. Ale B5 teraz w tym momencie jest też bardzo dobre, bo jest konkret zagranie. I teraz ciekawy jestem. No właśnie. Majstersztyk. Pięknie. Znasz bicie w przelocie? Wiem, znam, ale i teraz mogę ciebie zbić w przelocie, widzę. Nie, absolutnie nie rozumiem, na jakiej zasadzie to działa, bicie w przelocie, ale wiem, że można je zrobić i zawsze, jeżeli jestem właśnie na linii blisko przeciwnika, zawsze sobie klikam pionki, czy będę mógł go zbić w przelocie. Aha, bicie w przelocie, jeżeli jest pionek twój za swoją połową szachownicy, w tym wypadku musi być na piątej linii. Ja zagrywam sobie pionkiem od razu o dwa pola, tak mijając go nieco, to możesz go zawsze zbić w ten sposób, w tym momencie dokładnie. A Ale jeżeli. pytanie, czy powinienem go zbić, No pytanie, czy powinieneś, oczywiście. bo jeżeli go zbiję, to ty wtedy mi zabierasz to pionkiem, ja tego pionka mogę zabrać z powrotem moim koniem, tylko że mi wtedy tylko zabierasz koniem. Bardzo dobrze. Ale wiesz, wybijesz sobie w przelocie, ja wybiję i ty nie musisz wybijać, możesz zagrać coś innego wtedy, tak? W ten sposób otwierasz kolejną linię, na przykład do ataku, czyli linię B. Na przykład. Tak? Jak masz przewagę pionka, przewagę Spróbuję figury. to zagrać, spróbuję to zagrać. Co, spróbuj tu? Nie, przecież ja powiedziałem, że spróbujmy zagrać, że Aha, możesz bić w okej. przelocie. Okej. No, brawo, brawo, brawo. Aktywnie, pięknie. No dobra, spróbujemy tak. Podoba mi się ten ruch. Bardzo dobrze zagrałeś w centrum, zaatakowałeś. Lecz w tym wypadku mógłby powstać pewien konkret. A jeśli jakbyś się jeszcze chwilę zastanowił, bo masz okazję zdobyć kolejnego pionka. A, rzeczywiście. Nie. Czekaj, bo złe miejsce zauważyłem. Chcesz się zdobyć, że już teraz zdobyć w tej rundzie, czy ogólnie, że zdobyć, że wygrasz Ogólnie, że po prostu na zdobyć. plus 20 wymiany? Ogólnie, że zdobyć. W dwóch ruchach. No to jedyny alternatywny ruch, jaki mi przyszedł do głowy oprócz tego, to jest, żeby o tak pójść. Tutaj. Aha, bo pewnie myślisz, że ja zbiję i ty zbijesz tutaj na przykład. Nie. No jakie jest twoje myślenie po C4?
Co tu wykombinowałeś? Że na C4 ty byś mnie zbił tutaj, ja bym ciebie zbił o tak i no ty nie możesz mnie zbić dalej generalnie, bo jeżeli mnie zbijesz o tak, to ja wtedy ciebie łapię koniem. No tak, ale ty nie zdobywasz wtedy pionka, bo ja zbijam ci jednego, ty mnie No, zbijasz tak, jednego, jest wymiana. wychodzimy na zero. Szczerze mówiąc, to nie za bardzo widzę. Twój skoczek jest aktywny, uderza tutaj w Czekaj. pionka. I zauważ, że jedynym obrońcą jest skoczek, którego atakuje goniec. Tak. No ale tak, no ale w momencie, kiedy jeżeli ja tutaj zaatakuję koniem, to ty koniem po prostu mi odbierz mojego konia. Ten skoczek wtedy No, ja się nic nie zgadzam. pomaga. Zgadzam się, oczywiście. Jest obrońca tego pionka, ale też jest ten obrońca atakowany, prawda? To mówisz, że w takim przypadku powinienem zabrać kona? No, no nie. Tak, no nie możesz się też wzbraniać się, wiesz, na maksa, że ty gońcem nie możesz zbić skoczka, tak? Bo oczywiście zdarzają się sytuacje, że trzeba to zrobić, albo się opłaca po Okej, prostu to rozumiem. zrobić. Okej, dobra, rozumiem, o co ci chodzi, że po prostu, że w momencie, jak ci to zabiorę. Okej, dobra, ale czy ty wtedy po prostu nie popchniesz pionka do przodu z C6 na C5? Jak mnie zbijesz tutaj? Już No, no podpowiedziałem. właśnie, nie będziesz mógł tego zrobić, bo przecież ty musisz mi wtedy zabrać za pomocą wieży albo za pomocą hetmana. No racja. Czekaj sekundę, cofnę ten ruch. Dokładnie. Jak zbiję wieżą, no to zbijesz mi tutaj i będą widły. Tak? Ja przestawię. No i tracę jeszcze więcej. Natomiast jedyne słuszne zbicie to jest hetmanem. Dokładnie. Ale ty i tak robisz swoje, oczywiście. I drugi pion zdobyty. To jest świetna rzecz w tym wypadku. No dobra. Powiedzmy tak. Ale dobrze się czujesz w tym otwarciu, tak pewniej troszeczkę, jakie jest twoje Czuję się poczucie? dobrze w tym otwarciu, że na początek tworzę bardzo solidną strukturę, i tylko że teraz się zastanawiam, że tak powiem, właśnie dostrzegać ruchy do przodu. Teraz na przykład widzę problem taki, że jeżeli ja ruszę tego konia stąd gdziekolwiek, to ty możesz sobie zabrać tego pionka i się zastanawiam, w jaki sposób, jeżeli jest jakikolwiek sposób, mogę sobie go obronić, żebyś ty nie zyskał tego pionka. Bardzo dobrze dostrzegasz. Raczej tego piona stracisz, ale pamiętaj, że masz dwa więcej, więc jak jednego stracisz, no to wiadomo, i tak masz przewagę. Ważniejszy jest raczej skoczek, żeby go uratować, niż uratować dwie Nie, no rzeczy. oczywiście, że uratowanie sobie, właśnie dlatego się rozglądałem, czy miałem jakikolwiek sensowny ruch dla skoczka tutaj. I chyba mogę mieć jeden, który jest nie najgłupszy w tej sytuacji. Bardzo dobrze. I teraz, czy ty mi tutaj hetmanem tym grozisz, oprócz tego, że jest on po prostu irytujący w tym momencie? No oczywiście konia mi ponownie zagrażasz i koniem mogę się wrócić o tutaj w bezpieczną pozycję i grać defensywnie. Ale może troszeczkę aktywniej. Mogę zabrać tego gońca tutaj. Mogę tutaj pójść i zaatakować ci tego hetmana, a czwartej strzałki nie dorysuję, bo dostanę bana na Twitchu wraz z tobą. Dobra. Pójdźmy tutaj. Bardzo dobrze, pięknie. Ten skoczek tutaj stoi bardzo aktywnie. A, jedna rzecz, jeśli chodzi o Hetmana. Jeśli Hetman, sam Hetman, bez pomocy innych figur wskakuje do twojego obozu, w ogóle bym się tym nie przejmował. Z reguły sam Hetman nie jest w stanie ci zaszkodzić. Jeżeli ty masz oczywiście dobrą strukturę, tak jak powiedziałeś, te figury się razem tutaj bronią, powiedzmy tak, to się wszystko stabilnie trzyma, więc jeden Hetman ci nie zrobi krzywdy w zasadzie nigdy wtedy. Więc tutaj się bym nie irytował, grał spokojnie, powiedzmy tak. Tak naprawdę nie muszę się w ogóle przejmować tym, że Hetmana tutaj ustawiłeś, ponieważ ten koń będzie żył, niezależnie od czego. Dokładnie. Skoczek jest broniony, jest wszystko w porządku. Przez wieżę również, prawda? Szukamy aktywności cały czas, szukamy aktywności. Na ciężkich figur przede wszystkim. A zastanawiam się, gdybym zrobił coś takiego. No, proponujesz wymianę hetmanów. Okej, nie jest to Tak. złe posunięcie. Jeżeli bez hetmanów czujesz się lepiej, to dobra taktyka, na pewno.
Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. No i słusznie. Oczywiście można próbować zagrać na przykład hetman na b3, żeby wprowadzić drugą wieżę na wolną linię. Albo zagrać od razu wieżą na wolną linię, atakować hetmana. Ale ten ruch, jak tylko, lubisz... Że ty nie masz już, że tak powiem, ty te wieże możesz troszeczkę, wydaje mi się, chyba że źle liczę, ale że ty jesteś o jeden krok bliżej do złączenia wież niż ja. Teoretycznie tak, ale zobacz, ja nie muszę wcale bić, prawda? Tak, tak, tak. Jak zbiję, to ty zajmujesz sobie wolną linię od razu. No ja spróbuję zagrać troszeczkę sprytniej i zagrać w ten sposób. Żebyś ty mi wybił hetmana, ja sobie wtedy zdwajam za chwilę wieżę. Ale to nie musi być problem jakiś ogromny w tym wypadku. A czy coś gdzie mogę się wycwanić na to? No ale mamy piękną grę środkową, no przynajmniej nie ma tam matów na f2 i na h2 za chwilę, jak się to zwykle dzieje na początku gry. Także tutaj gramy po prostu w szachy. No jeżeli nie lubisz grać bez hetmanów i lecą ci cenne sekundy na zegarze, no to chyba decyzja jest prosta. Nawet jak zdwoję te wieże, no, ale jak bez hetmanów chcesz grać, niestety, prawda? No niestety, tak. Zastanawiam się, czy po prostu w takim wypadku mogłem jakkolwiek lepiej odpowiedzieć, ale nie za bardzo. Bardzo dobra strategia. Jak masz coś więcej, to starasz się jak najwięcej wymieniać. Ale to już wiesz, prawda? Tak. Pięknie. Pięknie, pięknie. Już teraz przełomy w centrum następują bardzo dobrze. No powiedzmy, zbiję. Spryciula. To było zaplanowane od samego początku. No ale na szczęście mam obronę. To trzeba też mieć na uwadze. Ale dobrze, taki ruch E5... W końcu mistrz, słuchaj, w końcu mistrz. Nie, ale... Nie, no tak, oczywiście. Znaczy ja takie ruchy oczywiście dostrzegam to szybko, ale wiesz, bardzo dobre taktyczne zagranie, bo atakujesz dwie figury i przeciwnicy naprawdę mogą się gubić, świetnie. To takie zagrania mi się bardzo podobają. I one są dobre. One są po prostu dobre. Goniec twój żyje przede wszystkim teraz. Szczęśliwy po tej diagonali. I skoczki wchodzą. Nie, no rewelacja. Ja to w ogóle chyba się mogę poddać już. Przeciwnicy niestety nie będą się poddawać tak łatwo. Ich czas musi pokonać. To prawda. No dobra, tak dla treningu sobie zagramy oczywiście. Powiedzmy tak. No, czapki z głów. Pięknie.
Widzę. Bo tutaj, troszkę cofnę, no to tutaj dostaniesz bicie na f2, tak? Nie obroniłeś piona. Bo ja myślałem, że tak szybko zagrałeś tutaj tym skoczkiem na f5, że dostrzegasz, że na przykład skoczek może zagrać na e3 i przerwać ten tutaj atak, tak? Od gońca i od wieży na A f2. to tego nie, zauwa- nie, nie zauważyłem tego akurat. No, bo generalnie bardziej tak... bardziej się skupiłem na tym, żeby... kupić tyle czasu, żeby ciebie zaszachować, żeby króla przesunąć w lepszą pozycję, żebyś się mógł, nie, żebyś mógł sobie zabrać pionka za darmo. Mhm. Rozumiem, ale tu o obronie też trzeba pamiętać, tak? Mimo, że masz figurę więcej, to taki ruch przecinający te figury je paraliżuje troszeczkę. I teraz jestem ciekawy, jak zagrasz po tym posunięciu. Same dobre opcje tutaj masz, nie ma złych ruchów. Czy wątpisz, żeby przeciwnik zagrał w ten sposób, szczerze mówiąc? Ale wiesz co, no, ja tak przypuszczam, że zawodnicy początkujący, jak widzą bicie, to biją. Ja tak strzelam w to. Oczywiście, jak ktoś ma mniej figur, to może sobie zdawać z tego sprawę, żeby nie zbijać. Ale to jest do treningu taktycznego, takie zagranie. No, rewelacja, nie? To, ja tu jestem niepotrzebny w ogóle. Nie, wiesz co, to jest po prostu kwestia tego, że ty robisz takie ruchy, że ja wiem, że to jest ruch na zasadzie, a czy dostrzeżesz tutaj, co Aha. jeszcze możesz zrobić? No tak, w treningu może Bo być inaczej. Bo w momencie, kiedy mi nie mówisz, że robisz specjalny ruch, żebym ja coś dostrzegł, to ja tego nie dostrzegam, ale w momencie, jak mi to mówisz, to ja wtedy okej, jemu nie chodzi o to, żebym zbił po prostu pionkiem tutaj, bo to jest zbyt oczywiste. Ale bicie pionkiem też by było dobre. Ten ruch, co było. Zagrałeś, też jest dobry oczywiście. No, jest lepszy, bo już, gardę wieżę. Ja już więcej nie podpowiadam. No, już teraz próbuj wygrywać. Bo mnie szachowanie będzie. Opozycja będzie trzymana, o to się nie bój. mam nadzieję.
Aj, dostrzegł jednak, no. Dostrzegł. Jednak zauważył. No dobra. Do końca czasu nie szachuje. Ja zadałem właśnie, gdzie on jeszcze może uciec i... O, dziękuję serdecznie, mamy pata. Ja szanuję swojego tutaj mistrza, ja nie chcę, żebym przegrał na ucznia, dlatego patujemy. Tak jest. Tutaj miałeś w tym momencie mata w jednym ruchu. Dostrzesz mata w jednym ruchu. Czy mat w jednym ruchu to będzie tutaj? Poczekaj. Nie, bo możesz jeszcze tutaj uciec. Gdzie jest ten mat? Poczekaj. Zaraz go znajdę. Tutaj. Bardzo dobrze. Jeżeli by zdarzyła ci się taka sytuacja w turnieju, jeżeli byś miał już taką ogromną przewagę, a przeciwnik miałby jakieś piony i miałbyś bardzo mało czasu, to proponuję bezpiecznie powybijać wszystkie pionki przeciwnikowi. Żeby nie przeszkadzały po prostu. Bo jak spadnie ci czas na przykład, to wtedy nie przegrywasz, tylko remisujesz. Bo jeżeli przeciwnik zostanie chociażby z jednym pionem, czyli to jest siła, która może cię zamatować, bo może się wymienić oczywiście i zamatować. I takie są reguły, że jak ci spadnie czas, a będziesz miał na przykład wieżę, gońca, dwa hetmany, no to przegrywasz. Okej. Okay. Warto to pamiętać. Dobrze, więc troszeczkę podejdziemy do tej angielskiej jeszcze raz. W taki sposób, że troszeczkę inną kolejność ruchów zrobimy. Może ci się też spodoba. Bo można zacząć grać pionkiem, no centralnym powiedzmy, C4. I też będziesz grał z tym planem. Powiedzmy, przeciwnicy grają tak. Wychodzisz sobie skoczkiem na C3, broniąc tego pola E4, że ten pionek jeszcze do góry nie pójdzie. No i powiedzmy, tutaj czarne wychodzą sobie w ten sposób. No i grasz sobie pionkiem, a może skoczkiem, tak żeby nawyk dobry nabrać. Skoczek F3, tak? Skoczek F6. Okay. I grasz sobie znowu ten sam domek. Tylko z tą różnicą, że wcześniej wyprowadziłeś pionka C4 i skoczka C3. Może to być troszeczkę może wygodniejsze, bo może on tego centrum nie złapie, ale to już kwestia dowolności, jak będziesz chciał grać. Czy najpierw robisz domek, czy na przykład... Nie chcę ci też mieszać w głowie, bo to do turnieju to jest akurat ważne, żeby być jakoś tak przygotowanym. To bardziej powinienem... Dobrze, czy wariant, że tak powiem, bo to jest wariant troszeczkę agresywniejszy, aniżeli poprzedni w porównaniu, czy jeżeli na przykład będę grać na gracza, który jest dużo ode mnie lepszy, ma dużo więcej doświadczeń, jak na przykład Rybson, co chyba ma 1500 elo, jeżeli się nie mylę, to wtedy powinienem zagrać właśnie totalną defensywę, czy właśnie wtedy powinienem zagrać ten wariant, żeby on nie zdobył tego środka? Z kimkolwiek będziesz grał, to możesz sobie zagrać ten wariant, co teraz pokazuję. To bez znaczenia większego, bo dostaniesz cały czas taką pozycję w miarę bezpieczną. Tak? Okej.
Bez znaczenia, żeby nie mieszać w głowie. Z kim będziesz grał, graj zawsze to samo, według mnie. No i powiedzmy, nie wiem, goniec wychodzi sobie tutaj aktywnie. Olewamy to oczywiście. Tak, tak, tak. Goniec, powiedzmy roszada, roszada. Jeszcze jest taki myk. Jak ci teraz zagrałby pionkiem, zaatakował. Co wtedy zrobić, tak? Zatem tak, te dwa miejsca są zablokowane, nie mogę wyjść. Mogę zrobić najdziwniejszy ruch na świecie, czyli się wrócić, albo mogę wyjść na przykład sobie tutaj. To wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Otworzyłeś gońca, który atakuje piona. Skoczek z tego miejsca od razu może atakować piona. I trzecia figura również atakuje piona. Świetnie. I to jest taka, można powiedzieć, mini pułapka na czarne, jeżeli ci za szybko pionkiem będą szły i chciałyby zaatakować twoje figury. To skoczek stędy i goniec ładnie go kontrują w tym wypadku. I on poniekąd byłby zmuszony, żeby ci zbić skoczka na przykład. I teraz pytanie, bardzo ważne. Tym czy tym? Wydaje mi się, że tym, ponieważ wtedy mogę wieżą wyjść. Mam linię otwartą na wieżę. Prawda. Tak naprawdę ta odpowiedź jest i ta jest dobra. Bo są. Bo z jednej strony otwieram hetmana, z drugiej strony wieżę, ale ja tracę szybciej hetmana niż wieżę. Ale tak jak mówisz, tu wieża na linii B będzie grała i goniec wskakuje sobie na aktywną diagonalę w ten sposób. A z kolei jakbyś wybił tutaj, to plus jest taki, że właśnie masz otwartego hetmana, możesz po tej linii próbować grać. Nawet jak masz zdwojone pionki. I skoczek jest chroniony, dokładnie. Dokładnie tak. Nie no to, kurczę mandzio, no niedługo jakieś mistrzostwo będzie chyba szachowe. Bo naprawdę, powiem ci tak szczerze, dobrze kombinujesz. Tylko to trzeba pewnie ci troszeczkę czasu jeszcze w partiach, nie? Doświadczenia. Dobrze. Dzisiaj czarnymi nie będziemy się zajmować, żeby nie mieszać w głowie, tylko jeszcze cały czas białymi, tak? To może ten system z C4 spróbujemy sobie zatem przepraktykować. Dobrze, 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 dobrze. No i jedziemy. Dobra. No właśnie, bo teraz zastanawiasz się, gdzie skoczkiem odejść, prawda? Mam tylko jedno miejsce, jeżeli chcę go ocalić. Jest to najgorsze miejsce dla skoczka, ale nie mam trochę innego wyboru teraz. Dokładnie. A jak można by było troszeczkę tego spróbować to uniknąć? Bo oczywiście wie, że B1 jest fajnym ruchem, jak najbardziej. Można spróbować, no bo wiesz, atakujesz ten punkt, prawda, dwa razy. Ale ja dwa razy no go bronię. W momencie, kiedy wyprowadziłeś to wieżę, to nie głupim ruchem moim byłoby, żeby tutaj pionkę na przykład wysunąć. Na przykład, świetnie. Bardzo dobry ruch, bo na przykład po biciu... Teraz to już wydaje mi się, żebym chyba wjechał królową, chociaż... Chociaż nie, bo wtedy zwalniam miejsce dla wieży. Chodzi o to, że te pionki są bardzo słabymi pionkami i lepiej je złączyć, żeby one były silniejsze tak. I żebyś tu centrum próbował w centrum grać. Ale też jest bardzo dobrze. D3 super, bo jeszcze otworzyłeś tutaj obronę. Bardzo dobrze, tutaj teraz grozi bicie. Ale też można na przykład hetmanem zaatakować.
Też jest w porządku, ale jeszcze ciekawy myk, na podobnej zasadzie tutaj w tej sytuacji, zamiast d3, mogłoby być zagranie f3. Niby troszeczkę króla odsłaniasz, ale zauważ, tutaj też jest dobra obrona pionami. I pojawia się kolejny plus w tej sytuacji. Ta wieża jest w stanie się otwierać. I próbować troszeczkę męczyć króla w przyszłości, tak? To też jest taka aktywność. Niby na chwilę zamykasz gońca, ale tutaj... Ale wydaje mi się, że chyba raczej chcemy tego uniknąć, ponieważ wtedy mam, no... Po jednej i po drugiej stronie mam pionki zestakowane na sobie. To znaczy, jeszcze raz, nie zrozumiałem za bardzo. Bo jeżeli teraz, jeżeli ja bym, załóżmy, żebyś wykonał inny ruch i by się skończyło moim biciem, to się wtedy to to wtedy, jeżeli ty będziesz próbować... Powiedzmy, zagram sobie tutaj, tak? O to chodzi? Tak, bo chodzi mi o to, że po prostu, że jeżeli ja bym tutaj zbił, ty byś wziął, załóżmy, to koniem. Wtedy ja bym zabrał to swoim koniem, ty byś zabrał wieżą, ty byś stracił... Dobra, nieważne. Dobrze. Do takiej sytuacji by nigdy nie doszło, ponieważ nikt by nie zagrał w ten sposób, ponieważ jest strata, zbyt duża strata punktowa. No tak, ale zdobyłeś pionka i to się liczy. Tak. Tak? Bardzo dobrze. I tutaj jeszcze wieża się otwiera. Mhm. Bardzo ważny moment. To takie... Myślę, że ten schemat to będzie taki ci przyjazny, mam nadzieję, jeśli tak ktoś będzie grał. A jeżeli ktoś będzie w ogóle grał inaczej, powiedzmy, tam będzie, wiesz, tymi pionkami powoli wychodził, chociaż nie sądzę, ale jeżeli tak by było, to pamiętaj, grasz w centrum, jeżeli tylko możesz, tak? No dobra, ale to w praktyce wyjdzie. Dobrze. Zagrałeś tutaj, no musimy cierpieć, oczywiście, żeby się uczyć. Proszę bardzo, tak, skoczek na bandę. Chwilowo skoczek na bandzie sobie może oczywiście stać. Właśnie zastanawiam się, czy od razu go nie wrócić i od razu go nie zaktywizować ponownie. Znaczy tak. To znaczy... jest całkowicie bezużyteczne, a tutaj już na przykład jest całkiem sensowny. Tak jest. No to właśnie nie zdążyłem powiedzieć, wyjąłeś mi tu z ust. Bardzo dobrze. Skoczek odbija się z bandy dobrze do centrum i kolejne pole tam się pojawia aktywne. No tutaj mam na myśli, tak? Dobrze. Dobrze. No powiedzmy... Bronimy tutaj. No grasz jak znud, no. Pięknie. Podoba mi się. A, już chciałem tutaj zbić pionka. Ale to jest bardzo dobre zagranie w tym momencie. Ach, podpuściłem cię. Co teraz robisz? A cofnij posunięcie, jeszcze się zastanów. Dobra, poczekaj, zastanowię się, co takiego mnie to będzie kosztować. Znaczy, to nie chodziło o to, że ja coś tobie zdobywam. Czy ja czymś ci grożę. No właśnie, podpuszczasz mnie takimi ruchami, że jest... Chciałbym zobaczyć takie ruchy na turnieju. Chciałbym, żeby to się wydarzyło na turnieju. No właśnie, właśnie. Chciałbym, żeby to się wydarzyło na turnieju. Ale jeszcze musisz się obronić, bo to nie jest do końca jeszcze takie proste. Ale myślę, że... Dobra, nic nie mówię, bo tutaj będziesz miał sugerowane ruchy. Tak. Brawo, asekuracja przede wszystkim, a tutaj te wieżyczki i tak zostają podbiciem, one nie uciekną. To mi się podobało, no ale jeszcze gryziemy. Świetnie. No cóż, ja mogę biedny żuczek zrobić teraz. Słuchaj, zawsze możesz wieżą zaatakować konia i zamiast stracić jednej wieży, możesz stracić dwie. No, mogę. Teraz wyszło na to, że jest wieża mniej u czarnych. Dobra. Ale już mam tutaj nastawione, już na ciebie mam pewien plan.
Dostrzegł wszystko. Wszystko widzi. No dobra, to zagrajmy może tak. Ajajajaj, co ja tu zrobiłem? Ajajaj. Acting. Aktorstwo level 15. Zauważył. No nie, nie udało się. Jedyna szansa moja. Bezlitosny. Wszystkie figury mi chce wymienić. Mistrzuniu. O, no właśnie. Cofnijmy. No tak zauważył. Nie zabrać. Jak chcemy się czepiać. No niestety ten ruch przegrywa partię, ale to takie dosyć trudne zagranie, znaczy pewnie trudno dostrzec w tym momencie. Z jakiego powodu przegrywa partię właśnie? No już pokazuję wprost. Zbijam pionka z szachem, tak? I już ten pionek nie broni hetmana. Okej. Okay. No, to takie akurat trudne zagranie było z twojej strony. Trudno było cokolwiek, znaczy no trudniej było coś tutaj zagrać. Jasne. Poszukajmy czyli innego. Tak naprawdę najsensowniejsze dla mnie byłoby w tej sytuacji wyjście tutaj. No na przykład, tak, już troszkę lepiej, no bo jednak... Tylko, że cały czas to jest głupie zagranie, tak naprawdę. No nie, nie jest, bo musisz hetmana nie, zagrać. Nie, jest. No... Bo... No tak, tylko, że ty te... tylko, że ty teraz mi zabierasz cały czas tego pionka, zakładasz mi widły, muszę się ruszyć królem, albo muszę ci to zabrać, a wtedy ty mi... A wtedy tymi hetmanem zawierasz mojego i ja nie mogę ci nic na to poradzić. No tak, więc hetmanem nie możesz wybić. No, ale pamiętaj o tym, że masz aktualnie cały czas wieżę więcej. Więc nawet jak ci zbije wieżę, to ty mi odbijesz skoczka i masz figurę cały czas więcej. Tak, dalej jest przewaga. Troszeczkę ją odbiłem, ale... To nie podoba. No, nie można mieć wszystkiego. No, jestem ciekawy teraz twojego zagrania. Bardzo ładnie. A wiesz, gdzie mogłeś zagrać... Bo inaczej byś mi zabrał pionka. Tak, a wiesz, gdzie mógłbyś zagrać królem, żeby przegrać? A, żeby zagrać królem, żeby przegrać? No. Czy to nie jest w prawo ruch tutaj? Na F2. Mhm. Jest mat na F1. Bardzo dobrze. Hetman G1 w ogóle chyba najlepsze posunięcie w tej sytuacji. Świetnie, bo jeszcze piona broniłeś. Nie no, bardzo dobrze, naprawdę. Dobrze to wygląda wszystko. Okej, uprośćmy to. No i patrz, z tej całej dobrej mojej sytuacji wyszło plus 1 ostatecznie. No tak, figura więcej to jest ogromna przewaga. Ogromna przewaga. No bo czekaj, bo ty w sobie mi pionki pozjadałeś. Bo teraz dopiero sobie porównałem, co ja mam, czego ty nie masz i to głównie to jest różnica pionków. No tak. Jednak wygląda lepiej, niż myślałem. Dwa pionki mam więcej, no teraz skoszę kolejnego, niestety. Mhm. Pytanie, czy ja mogę się gdzieś ustawić, żeby sobie również to, coś skosić za to. A co jest takie ważne w końcówkach? O, właśnie. Co jest ważne w końcówkach, tak ogólnie mówiąc? A w końcówce zamknięcie króla, doprowadzenie moich pionków do przodu, żeby ewentualnie wymienić, żeby stracić jak najmniej.
Tak, a co powiesz o królu swoim? Żeby również się zaktywizował wreszcie. Tak, król do centrum. Przede wszystkim pamiętamy król do centrum. No, ja w tym wypadku nie wiem, czy mógłbym ci coś zrobić tak naprawdę, z tym, żeby cię powstrzymać od tego, od zjadania wszystkiego. No, już właśnie mnie Zgaduję, że tym jednym ruchem, że ruszyłem tego pionka do przodu, to sobie przesądziłem stratę dwóch kolejnych automatycznie. Tak, dokładnie. Jakbyś tamtym ruszył od razu, to byś jeszcze się obronił. Albo mogłeś sobie darować jednego pionka, niech on byłby stracony, i byś zachował te dwa. Tak. Tak, Rozimi, tutaj mówimy o aktywizacji króla. Wiadomo, że skoczek może byłby lepszym zagraniem, ale tutaj chodzi o ogólne zasady, żeby pamiętać, żeby król był w centrum. No właśnie, bo zagrałeś teraz znowu pionkiem. Nie jest to dobre właśnie w końcówce. Wytłumaczę ci, dlaczego zagrałem pionkiem. Dlatego, że konia bym zepchnął całkowicie na prawą stronę, czego chciałem po prostu uniknąć, chociaż może w tak późnej fazie gry nie powinienem tak na to patrzeć. Czyli tutaj, A tak. gońca nie miałem żadnego sensownego ustawienia dla niego. Dobra, zawsze można troszeczkę te figury poprawiać, ale ruch H3 jest zły. Przepraszam, ruch H4 jest zły. Gdyż gram sobie gońcem i zobacz, co tutaj się dzieje. Ten skoczek twój w ogóle nie ma akcji. Wszędzie gońcem bronię. I muszę biec królem na prawą stronę, żeby cokolwiek zrobić. No a jak pójdziesz królem sobie tutaj blisko, to ja znowu zaatakuję ci pionka. Okej, rzeczywiście. Prawda? Więc jeżeli masz tylko możliwość aktywnej gry skoczkiem, no to w tym wypadku wystarczy skoczka poruszyć, tak? Poruszyć się skoczkiem, Tak, żebyś. tak, tak. No, dziękuję Weronika za rajdzik. Pozdrawiam. Dobrze. No taka, powiem ci, końcówka trudna, nie? Ale ważne to, że masz te dwie figury. Wolałbym mieć chyba jednak dwie figury na twoim miejscu. No właśnie, teraz znowu cię tutaj podpuściłem lekko. Ruszysz się gońcem w dół, szokujesz mi króla, potem sobie zabierasz pionka. Nie. Tutaj się nic takiego nie dzieje. Nie mogę tutaj, bo skoczek broni. To jest jedna A, okej, sprawa. prawda? Ale zobacz, co ja teraz zagrałem. Jeszcze raz. Hop. Hop. Szach. Czy mam bicie w przelocie przy tym? Dokładnie, Tak. dokładnie. Ojej, no tak, bicie w przelocie. Teraz to bicie jest bardzo przydatne. Skosiłeś jednego No, piona i. ona zmienia grę całkowicie. Dokładnie. No wprawdzie tutaj jeszcze goniec broni, tak? Więc to nie jest takie łatwe go do doprowadzenia, ale już się jakieś szanse przynajmniej pojawiają. Bardzo ładny ruch. Aktywny król. Świetnie. Naprawdę, bardzo mi się to podoba, bez żadnej wazeliny. Naprawdę, dobrze ci idzie. Miejmy nadzieję, że też pójdzie dobrze na turnieju. No, taki mamy cel.
Oj, 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 oj. Oj, nie zwróciłem uwagi. Goniec, go teraz. Goniec z ukrycia tam też jest groźny. Wiesz, bo chciałbyś doprowadzić pionka tutaj, tak? Żeby się przedrzeć przez te piony, no trzeba to jakoś... jest mój cel, tak, tak. Bardzo ładnie, tam ci już nie grozi nic, świetnie. Ja tak specjalnie czasem zagrywam takie ruchy troszeczkę, wiesz, gorsze, żebyś dostrzegał właśnie szansę. No i teraz jest największy dylemat z kolei, czyli jak mogę zrobić tak, żeby sobie doprowadzić tego pionka do końca. No król się nie przedrze, pionek się nie przedrze, no właśnie. Więc już wiadomo, że coś z tymi figurami trzeba podziałać. Brawo, 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 brawo. O to chodzi. Spróbuję utrudnić troszeczkę. Nie, tylko tak strzałkami pokazuje, co planuje. Jasne. Brawo. Bardzo dobrze. Aj, zauważył i to szybko. Świetnie. A tak powiem szczerze, teraz nie zauważyłem tych widełek. No nie, no. Taka jest natura konia, tak kiedyś się nie spodziewasz. Ha, szybkie granie, jeszcze mam szansę. Podpuściłem cię jeszcze, żebyś tu nie, szybko zagrał. Nie, czyścimy, czyścimy, czyścimy planszę. Nie ma wygrywania. Serdecznie dziękuję za partię. Mamy remis. Naprawdę, nie możesz się nigdzie... O nie! Znowu to zrobiłem! Mistrz patów, no. Mistrz patów po prostu. Tak, ja chcę, żeby wszyscy się dobrze bawili w turnieju. Jak są przegrani i wygrani, to jedna strona się bawi gorzej. No generalnie tak. Dostrzegasz, że tu król jeszcze może ruszać, tutaj bronisz, więc no wystarczy... Wiesz co, ruszyłem się tym koniem, szczerze mówiąc, patrząc na to, że muszę obronić pionka. No ale, no tak, hetman broni. No dam ci ostatnią szansę, no proszę, z tej sytuacji jeszcze raz. To już chyba drugi raz dzisiaj się udało. Powiem z patem. Mam szansę w tej sytuacji. To chyba tu? Czy to znowu jest pat? Nie no, pat nie, pata na pewno nie ma, bo jest szach. No dokładnie. No, mamy to. Pięknie. Streamujesz dalej?
Czy będziesz też uciekać? Tak, ja jedną partyjkę z kimś mogę zagrać na koniec, może ktoś się tutaj Słuchaj, skusi. to ja strzelę od mojego czatu dla mistrza tutaj rajdzik, bo ja muszę uciekać. Tak, bo nam się już czas tak powoli też kończy, tak. Dobra. Jaki masz dokładnie nick na Twitchu, Szachuś? Szachus.pl. No to dokładnie tak jak pisałem. Dziękuję ci ślicznie za trening, mam nadzieję, że poszło lepiej niż ostatnio. Be, ja jest bardzo dobrze. Dalej. I jeszcze raz ci ślicznie dziękuję, obiecuję, że na turnieju nie zawiodę. No, widzimy się jeszcze jutro, spokojnie. Będziemy trenować, dzięki. Do jutra, do hej. Jutra.